Drugie pytanie w tym punkcie obrad będą zadawać posłowie pani Barbara Bartuś, Adam Kwiatkowski i pan Andrzej Adamczyk z klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie niejasności i zagrożeń związanych z decyzją ministra spraw wewnętrznych zezwalającą spółce PKGS A kontrolowanej przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu na przejęcie nieruchomości położonych w zakopanym kościelisku Szczawnicy Zawoi, Międzybrodziu Żywieckim, Międzybrodziu Kobiernickim, Krynicy Zdroju, a będącej konsekwencją kontrowersyjnej, społecznie nieakceptowanej sprzedaży Polskich Kolei Linowych. Pytanie jest skierowane do Prezesa Rady Ministrów. W imieniu i z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów odpowiedzi będzie udzielał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych, pan minister Stanisław Rakoczy. Jako pierwsi pytanie zadadzą pani poseł Barbara Bartuś i pan poseł Adam Kwiatkowski. Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W 1889 roku, to jest w czasach, gdy polskie majątki masowo przechodziły w obce ręce wskutek niekorzystnych przemian ekonomicznych oraz antypolskiej polityki władz zaborczych, Władysław Zamoyski kupił zbankrutowane dobra zakopiańskie obejmujące Zakopane i znaczną część Tat Polskich. Uczynił to dla sprawy narodowej, odzyskania z obcych rąk istotnych dla polskiej tożsamości Tat oraz ochrony ich przyrody, z której wyjątkowości wtedy zdawano sobie sprawę. Po I wojnie światowej Zamoyski przekazał swój majątek narodowi polskiemu. Między innymi własność części tych terenów została przeniesiona na luksemburską spółkę. Pragnę więc zapytać, czy pani minister miała świadomość, jaką decyzję podpisuje i czy nie zadrżała ręka polskiemu ministrowi, podpisując tą decyzję? Oraz drugie pytanie, czy terenów, część terenów, którymi władała PKL, to tereny wcześniej wywłaszczone, które właściciele chcieli odzyskać. Więc pragnę zapytać, czy w sprawie własności nieruchomości, które przeszły na luksemburską spółkę, były już stosunki własnościowe uregulowane? Pani marszałek, kontynuując to pytanie, chciałem zapytać, dlaczego minister spraw wewnętrznych, wydając decyzję, zgodę na sprzedaż tych udziałów w spółce zagranicznej, nie uznał za stronę powiatu tatrzańskiego? Dlaczego wcześniej powiat, który opiniował wcześniejsze decyzje, nie został uznany za stronę? I wreszcie chciałem się zapytać, czy minister spraw wewnętrznych dysponuje analizami, jakie konsekwencje dla Podhala i dla całej Polski będą wynikały z podjętej wbrew społeczności podhalańskiej, ale myślę, że wbrew większości, zdecydowanej większości Polaków, tej kontrowersyjnej decyzji o sprzedaży, a tak naprawdę prywatyzacji z jednej strony Polskich Kolei Linowych, ale z drugiej strony i terenów, które stanowią polskie dobra narodowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos oddaję panu ministrowi Stanisławowi Rakoczemu, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, panie, panowie posłowie, Wysoka Izbo. W dniu 24 stycznia 2014 roku do ministra spraw wewnętrznych wpłynął wniosek Polski Kolei Górskich S.A. z siedzibą w Zakopanem w sprawie wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości położonych w Zakopanym kościelisku Szczawnicy Zawoju, Międzybrodziu Żywieckim, Międzybrodziu Kobiernickim oraz Krynicy Zdroju w drodze łączenia się spółek poprzez przeniesienie całego majątku Polskich Kolei Linowych S.A. z siedzibą w Zakopanym na Polskie Koleje Górskie S.A. jako spółkę przejmującą, będącą jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej. Zgodnie z wnioskiem, zamiarem wnioskodawcy jest kontynuowanie prowadzonej dotychczas działalności w zakresie turystyki górskiej związanej z realizacją przewozów kolejami linowymi, wyciągami narciarskimi oraz innymi urządzeniami rekreacyjnymi. Spółka akcyjna Polskie Koleje Górskie planuje przeprowadzenie inwestycji podnoszących atrakcyjność i jakość obsługi turystów korzystających ze środków turystycznych, odbudowy i modernizacji infrastruktury obecnie posiadanej przez Polskie Koleje Linowe S.A. Przepraszam. Celem połączenia spółek jest obniżenie kosztów operacyjnych związanych z istnieniem dwóch podmiotów gospodarczych, reorganizacja i uproszczenie struktury korporacyjnej, usprawnienie procesów zarządczych i centralizacja funkcji gospodarczych w jednym podmiocie. Szanowni Państwo, pragnę wyjaśnić, że
Spółka akcyjna Polskie Koleje Górskie została powołana w dniu 18 lipca 2012 roku przez cztery gminy podhalańskie. Gminę Miasto Zakopane, gminę Bukowina Tatrzańska, gminę Kościelisko i gminę Poroń. W 2013 roku akcjonariusze tej spółki podjęli decyzję o przekazaniu większościowego pakietu akcji spółce z siedzibą w Luksemburgu. Właściciele tych akcji, czyli spółka złożona z czterech samorządów podhalańskich, podjęła taką decyzję, uzyskując tym samym status podmiotu kontrolowanego przez cudzoziemca. Natomiast Polskie Koleje Linowe S.A., czyli spółka będąca spółką przejmowaną, uzyskała status cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w związku z zawarciem umowy sprzedaży akcji w dniu 22 maja 2013 roku, ostatecznie sfinalizowanej w dniu 6 września 2013 roku pomiędzy Polskimi Kolejami Linowymi a Polskimi Kolejami Górskimi S.A. Przedmiotowa umowa została zawarta po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji w dniu 8 sierpnia 2013 roku na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polskie Koleje Górskie kontroli nad Polskimi Kolejami Linowymi. Pragnę wskazać, iż powyższa umowa nie wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W związku z tym należy podkreślić, że nieruchomości, których obecnym właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym jest spółka przejmowana, to jest Polskie Koleje Linowe, pośrednio znajdują się już w rękach podmiotu zagranicznego, gdyż 100% akcji w tej spółce posiadają Polskie Koleje Górskie S.A., które są bezpośrednio kontrolowane przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu. Wysoka Izbo, reasumując, pragnę podkreślić, że zarówno spółka akcyjna Polskie Koleje Górskie, jak i spółka akcyjna Polskie Koleje Linowe stały się spółkami kontrolowanymi przez cudzoziemca już w 2013 roku, a minister spraw wewnętrznych nie miał żadnego wpływu na przejęcie kontroli nad powołanymi spółkami przez podmiot cudzoziemski. Panie i panowie posłowie, z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca, to jest Polskie Koleje Górskie, jest spółką kontrolowaną przez cudzoziemca, a w skład majątku Polskich Kolei Linowych wchodzą nieruchomości rolne i leśne, spółka przejmująca zobowiązana była do uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych na nabycie tych nieruchomości. Zezwolenie to wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeśli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi i rolnictwa. Ponadto zezwolenie jest wydawane, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i kwestie zdrowia, oraz cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską. Bezspornym w niniejszej sprawie jest fakt, iż cudzoziemiec, to jest Polskie Koleje Górskie z siedzibą w Zakopanem, przez wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, wykazał związek łączący wnioskodawcę z Polską. Szanowni Państwo, pragnę podkreślić, że w niniejszej sprawie minister spraw wewnętrznych uzyskał opinię wszystkich wymaganych przepisami prawa organów administracji sądowej współuczestniczących w procesie decyzyjnym. Minister Obrony Narodowej ani minister rolnictwa i rozwoju wsi nie zgłosili sprzeciwu w sprawie, zaś Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wskazała w związku z planowanym nabyciem okoliczności, które mogłyby potencjalnie powodować powstanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Pani marszałek, ja bym prosił, żeby proszę skończyć. Bardzo, proszę dokończyć. Jedynie minister środowiska zgłosił uwagi odnoszące się do możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody. Biorąc pod uwagę uzyskaną opinię ministra środowiska oraz w związku z położeniem niektórych nieruchomości objętych wnioskiem na terenie Poprackiego Parku Krajobrazowego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego,
Minister Spraw Wewnętrznych wystąpił o opinię do dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy czym należy wskazać, że każdy potencjalny nabywca nieruchomości położonych na terenie Parku Krajobrazowego lub Parku Narodowego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów obowiązujących na tych terenach. W tym samym wszelkie planowane inwestycje muszą w takim przypadku pozostawać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi w szczególności ochrony środowiska i przyrody. Poza tym nie wszystkie nieruchomości wchodzące w skład majątku Polskich Kolei Linowych są położone na obszarach parków narodowych, a ponadto część nieruchomości w ogóle nie posiada statusu gruntów rolnych i leśnych i ich nabycie nie wymaga uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych. Dodatkowo w toku postępowania uzyskano opinię wojewody małopolskiego w sprawie nabycia objętych wnioskiem nieruchomości przez Polskie Koleje Górskie, która to opinia poprzedzona została konsultacjami prowadzonymi przez wojewodę z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wysoka Izbo, pragnę wyjaśnić, że po przeprowadzeniu zgodnego z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców postępowania administracyjnego, w toku którego nie stwierdzono istnienia okoliczności wskazujących na istnienie zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz wobec braku sprzeciwu ministra obrony narodowej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w dniu 19 stycznia 2015 roku minister spraw wewnętrznych wydał Polskim Kolejom Górskim S.A. decyzję zezwalającą na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych. Należy podkreślić, że wobec spełnienia przez wnioskodawcę ustawowych przesłanek niezbędnych do uzyskania zezwolenia, jakakolwiek inna decyzja organu byłaby niezgodna z przepisami ustawy. Natomiast w zakresie nieruchomości nieobjętych nieruchomościami rolnymi i leśnymi postępowanie zostało umorzone. Jednocześnie pragnę wskazać, że decyzja ministra spraw wewnętrznych nie przenosi żadnych praw do nieruchomości, a stwarza jedynie cudzoziemcowi uprawnienie do ich nabycia. Natomiast to właściciel czy też wieczysty użytkownik nieruchomości ostatecznie zdecyduje o przeniesieniu praw do nieruchomości na podmiot, który pozwolenie uzyskał. To tyle z mojej strony, bardzo pani dziękuję. Marszałek. Ja na te dodatkowe pytania jeszcze w drugiej części jeszcze. Proszę poczekać, panie ministrze. Proszę. Krótkie dodatkowe pytanie w tej sprawie zada pan poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, pani marszałek, panie ministrze. Pani marszałek, w związku z tym, że odpowiedź była dosyć długa, proszę mi pozwolić też odnieść się do tych kwestii, które były w drugiej proszę części. Proszę zadać pytanie. To nie jest dyskusja, tylko zadawanie pytań. Bardzo pani proszę, panie pośle. Tak, ma pan rozumiem. Minutę. Rozumiem tak, jak pani to rozumie. Otóż przede wszystkim, panie ministrze, nie odpowiedział pan na pytanie, dlaczego nie uwzględniono powiatu tatrzańskiego jako strony w postępowaniu. To było wyraźnie sprecyzowane pytanie pana posła Kwiatkowskiego. Taka refleksja. W sprawie PKL-u rząd kręcił wczoraj, kręci dzisiaj i prawdopodobnie będzie kręcił jutro. Mam nadzieję, że to jutro będzie bardzo krótkie. Z tej mównicy sejmowej Cezary Grabarczyk, Sławomir Nowak, ministrowie infrastruktury, Donald Tusk zapewniali, że PKL będzie absolutnie w polskich rękach. Dzisiaj jest własnością spółki zagranicznej. Mam pytanie, panie ministrze. Dlaczego rząd zachowuje się jak paser? Dlaczego wyraziliście zgodę na sprzedanie części Tatrzańskiego Parku Narodowego, wpisanego na listę UNESCO? Dlaczego naruszyliście ustawę z dnia 6 lipca 2001 o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, która w artykule 2 stanowi, że zasoby przyrodnicze parków narodowych należące do Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Tą ustawę naruszyliście. Dziękuję w trakcie bardzo. Debat na posiedzeniach Sejmowej Komisji Infrastruktury. Panie pośle, w czasie dziękuję debat, bardzo. Pani marszałek, już kończę. W czasie debat na sali sejmowej zapewnialiście, że na pewno podmiot nie zostanie sprzedany w kapitałowi zagranicznym. Ja proszę panów posłów o powściąganie języka. Nawet przy wygłaszaniu opinii bardzo proszę o kulturalne wypowiedzi. Bardzo proszę, panie ministrze, proszę o uzupełnienie odpowiedzi. Pani marszałek, Wysoka Izbo, wydaje mi się, że ja na wszystkie te wątpliwości pana posła udzieliłem odpowiedzi w czasie mojego wywodu. Minister spraw wewnętrznych
niczego nikomu nie sprzedał ani nie dał. Decyzja uprawnia jedynie do nabycia. Panie pośle, ja odpowiadam za to, co zrobił minister spraw wewnętrznych i takiej odpowiedzi panu udzielam. Jeżeli idzie o starostwo, rozumiem, tatrzańskie, tak? Po prostu nie był stroną, nie wykazał, w jaki sposób może być stroną w postępowaniu. To nie, nie, w naszej ocenie nie jest, mógł to zaskarżyć. Nie zaskarża. W takim razie no, widocznie uznano, że argumenty są zbyt słabe, żeby go uznać za stronę. Stronami były wszystkie gminy tatrzańskie, które są właścicielami spółek. Natomiast ja tylko tak dla jasności powiem, że to jest 210 działek, 210 nieruchomości, taka średnia jej powierzchnia, rozproszonych bardzo szeroko. Średnia powierzchnia takiej działki to jest 17 metrów kwadratowych. No prawdopodobnie to są te, nieprawdopodobnie, na pewno to jest ta ziemia pod tymi słupami, na których one muszą stać. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze.